Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Trash Talk. Witam Ciebie Tomek bardzo serdecznie. Witam Cię Mateuszu, witam wszystkich naszych fanów, naszych obserwatorów, naszych słuchaczy. Zanim zaczniemy rozmawiać o tak naprawdę przebiegu pierwszych dwóch tygodni rozgrywek NBA, to mamy do Was taką malutką prośbę, że jeżeli podoba Wam się to, co z Tomkiem realizujemy, to co z Tomkiem staramy się Wam przekazywać, to bardzo prosilibyśmy Was o pozostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, zasubskrybowanie naszego kanału oraz aktywnego oczywiście komentowania tego, co my mówimy, bo tak jak podkreślamy z Tomkiem chyba na początku każdego podcastu, my bawimy się tą koszykówką, staramy się wyrażać jakieś swoje opinie, ale oczywiście Wy możecie mieć różne, zupełnie inne opinie na każdy kolejny temat. My bardzo chętnie ich wysłuchamy, bardzo chętnie się do nich jakoś odniesiemy i również bardzo chętnie będziemy się od Was uczyć i czerpać wiedzę, więc tyle byłoby z ogłoszeń. Ale poczekaj Mateusz, tak jak dobry nauczyciel, jak tylko cały czas wymagamy, musimy również pochwalić, bo do tej pory ładnie też nasi fani angażują się i faktycznie dużo jest tych komentarzy, dużo jest opinii, ale chcemy jeszcze więcej. Tak, no bardzo chętnie będziemy wchodzić z Wami w interakcję i dyskutować na tematy koszykarskie. I teraz Tomek, możemy chyba spokojnie przejść do tego, co nas spotkało w ostatnim tygodniu, a powiem Tobie, że trochę tego było i gdzieś w wynikach tych wszystkich spotkań i patrząc na zestawienia konferencji, czy to wschodniej, czy zachodniej, powiem Tobie, że trochę się pogubiłem, bo gdyby ktoś zasnął w trakcie poprzedniego sezonu i obudził się teraz, na początku tego 2021 roku, no to mógłby być w lekkim szoku. Tak, za głowę by się łapał, ale wychodzi niestety ta najkrótsza przerwa pomiędzy sezonami w historii w ogóle wszystkich sportów profesjonalnych, tych drużynowych w Stanach Zjednoczonych. Jak dobrze pamiętam, tylko było 72 dni, żeby się dobrze przygotować od ostatniego meczu finału do pierwszego meczu sezonu zasadniczego. Bez tak naprawdę pełnego off-season, bez ligi letniej, bez pełnego zestawu meczów przedsezonowych. No i tak naprawdę ten pierwszy okres to jest taka wielka loteria, dopiero sprawdzamy na co stać zespoły. Mamy też dużo niespodziewanych wyników. Niektórzy faworyci szorują po dnie tabeli, a za drużyny, które miały walczyć o pierwszy pik, niespodziewanie nagle są w ósemce i niektórym kibicom naprawdę mocno, szeroko otwierają się oczy. No powiem Tobie, że to ciężko tak naprawdę jest wyciągnąć jakieś poważniejsze wnioski po tych sześciu spotkaniach, bo większość drużyn właśnie tyle spotkań się rozegrało, ale patrząc z drugiej strony, przy tym skróconym sezonie, zaraz zbliżymy się do granicy siedmiu spotkań, a to już będzie 1/10 sezonu, więc tak naprawdę w tym roku będzie jednak trochę ciężej tym drużynom, które zaliczyły fast start, wyjść z tego dołka. Prawda, no ale niestety, no mamy nową rzeczywistość, wszyscy musimy się do niej dostosowywać, zawodnicy NBA również. Prawdopodobnie drugiego takiego krótkiego okresu przygotowawczego nie będzie, więc ten sezon jest wyjątkowy na swój sposób. Pamiętamy, że jeszcze walczymy o to, żeby skończyć przed Igrzyskami Olimpijskimi, tak żeby w jak najsilniejszym zestawieniu po blamażu na Mistrzostwach Świata kadra USA mogła pojawić się na kolejnej najważniejszej dla nich imprezie i zdobyć kolejne złoto. I oczywiście wypuścić wszystkich liderów innych drużyn narodowych również na tą imprezę. Tak więc będziemy musieli się liczyć z tym, że efekt końcowy tego sezonu zasadniczego naprawdę niektórych będzie mógł zdziwić. To przechodząc do konkretów, zacznijmy może od miłego wydarzenia, które miało miejsce w tym tygodniu, a konkretnie od rekordu Milwaukee Bucks. Oglądałeś tam to spotkanie może Tomek? Powiem Ci tak, rzuciłem na to okiem, nie widziałem go w całości, natomiast bo w momencie już widziałem, że te kolejne strzały z dystansu są odpalane, jakby wiedziałem, że tutaj z wynikiem nic szalonego się nie stanie. Nie spodziewałem się, że ten rekord padnie, dopiero potem zobaczyłem po końcowym gwizdku, że tutaj rekord nastąpił. Nie byłem świadkiem na żywo tego rzutu, na tego 29 celnego rzutu na rekord. Natomiast fajnie, że na naszych oczach napisała się historia, też pokazuje cały czas w jakim kierunku ta nowoczesna koszulka się przesuwa. Stawiamy tylko i wyłącznie, znaczy przede wszystkim, źle powiedziane tylko i wyłącznie, a przede wszystkim na rzuty za trzy punkty. Co ciekawe, w tym meczu tylko jeden zawodnik z zespołu Bucks, który pojawił się na parkiecie, nie trafił rzutu za trzy punkty MVP. I to był nie kto inny jak MVP i Defensive Player of the Year, czyli Giannis Antetokounmpo, ale o tym o występie Janisa jeszcze słówko dopowiem. Ale ty widziałeś i powiedz mi Mateuszu w całości,
czy faktycznie to była taka do końca rzeź niewiniątek w tym meczu, bo przecież wiemy, że kilka dni później Miami Heat wzięli rewanż na Milwaukee Bucks i już tak wtedy kolorowo z dystansu nie było. Ale co się stało w tym meczu, gdzie Powiem tobie, Tomek, że oglądałem ten mecz urywkami, bo akurat tutaj mogę to powiedzieć. Tej nocy razem z Kubą, jednym z naszych widzów, który odezwał się do mnie, czy byłbym chętny obejrzeć z nim noc NBA. I powiem tobie, że skakaliśmy po tych spotkaniach i widziałem fragmenty tego meczu, nie widziałem całości, ale przeskakiwałem na ten mecz, bo oglądaliśmy w jednym czasie dwa, trzy spotkania, staraliśmy się w miarę obserwować ten przebieg każdego z nich. Ale oczywiście fragmenty widziałem, no i to, na co chyba przede wszystkim należy zwrócić uwagę, to Milwaukee Bucks grali w tym spotkaniu na 57% skuteczności z załuku. Trafili 29 rzutów z 51 prób i aż 12 zawodników dziurawiło siatkę Miami Heat, więc to pokazuje tak naprawdę, jak szeroką kadrę shooterów mają Milwaukee Bucks. A śmiechem żartem, chyba na tym im najbardziej zależało ściągając... Na tym im najbardziej zależało... aby zadbać o samozadowolenie Janisa Antetokounmpo, może tak to nazwijmy, i chcieli tak, go tak, właśnie bo otoczyć shooterami. Jak masz takiego podkoszowego dominatora, który jakby operuje bliżej kosza, musisz mieć mnóstwo szelców naokoło niego. Przypomina się chociażby era Dwighta Howarda w Orlando Magic, kiedy oni mieli idealnie rozłożone akcenty na obwodzie, gdzie był Ryan Anderson, gdzie był Hideo Turkoglu, gdzie był Jamir Nelson i Courtney Lee, którzy naprawdę byli wybitnymi strzelcami i doprowadzili chociażby Orlando Magic do finału ligi przeciwko Los Angeles Lakers. Tak więc tutaj faktycznie to w tą stronę ma iść. Mam jak najwięcej osób naokoło Janisa próbować rzucać za trzy punkty i robić to na wysokiej skuteczności. A pamiętasz, Tomek, może kto ustanowił poprzedni rekord i ile on wynosił, jeżeli chodzi o trafione trójki w spotkaniu? Tutaj łatwo można wskazywać, domyślać się, to pewnie byli Houston Rockets. Tak, to byli Houston Rockets 20 grudnia 2018 roku, czyli już ponad 2 lata temu, no i wtedy wiadomo, siatkę dziurawił James Harden, Chris Paul, swoje dołożył również Jerry PJ Gordon Tucker. Pewnie. Słucham? Jerry Gordon pewnie Eric też. Gordon, tak, Gerald Green, Daniel House, no, kilku też zawodników było i to był właśnie poprzedni rekord. I... Ale to warto jeszcze powiedzieć, że jeszcze poprzedni rekord też należał do Houston Rockets, którzy w sezonie chyba 2018 też rzucili 26 trójek. No... I oni razem chyba jeszcze w sezonie poprzednim, na samym początku, Minnesota Timberwolves chyba rzucili też 26 trójek. Tak więc Houston Rockets przebili na 27, a Bucks teraz wyskoczyli na prowadzenie z 29. celnymi za 3 punkty. To Tomek, może nie odchodząc jeszcze z tego spotkania, ale minimalnie zmieniając wątek, porozmawiajmy o Dante DiVincenzo i niedoszłym transferze, niedoszłej wymianie do Milwaukee Bucks, czyli Bogdanie Bogdanowiciu. Bo my na ten temat w poprzednich naszych podcastach, można powiedzieć, że mówiliśmy wielokrotnie i padła być może odważna teza, że w dłuższej perspektywie niepowodzenie wymiany Bogdana Bogdanowicza wyjdzie Milwaukee Bucks na... Można powiedzieć zero, bo nie chcę mówić na plus, ale że wyjdzie im na zero. No i po tych 6 spotkaniach możemy powiedzieć, że nasza teoria poniekąd się sprawdza. Słuchaj, ja będę się tego bardzo mocno trzymał, ponieważ ty pewnie też, jak dobrze pamiętam, też się do tego przyznałeś, że rzuciłeś okiem nawet na Dante DiVincenzo, grał jeszcze na uniwersytecie na Villanowie. Nie wiem, czy o tym mówiłeś, czy nie. Faktycznie on doprowadził swój zespół do na pewno do meczu finałowego. On chyba wygrał. Nie jestem pewien, wiesz, Tomek, więc nie chcę tutaj kłamać, ale tam na pewno on miał jakiś jeden wielki rzut, po którym się zrobiło o nim naprawdę głośno. Więc ja jestem przekonany raczej, że Dante wygrał March Madness w tym sezonie, w którym akurat odchodził potem do Ligi NBA. I to już, i potem, inaczej, to zwycięstwo jakby nie gwarantowało mu od razu wywindowania się na liście draftowej na samą górę. On został wybrany z późniejszym numerem. Natomiast nie było takiego nastawienia, że to od razu może być zawodnik, który odmieni oblicze swojego zespołu. I faktycznie Milwaukee Bucks nie byli tacy chętni, żeby wszystko, bardzo dużo zadań przerzucać na barki młodego zawodnika, ale Dante uczył się tej gry, uczył się tego, czego wymaga od zawodnika NBA
No i okazało się potem, że mieliśmy problemy z Bogdanem Bogdanowiczem, który odmówił wymianę, którą wymyślili sobie włodarze zespołów. I ostatecznie on trafił do Atlanty Hawks, a minuty na pozycji rzucającego obrońcy zostały jakby otwarte. No i siłą rzeczy, jakby z przymusu, zostały oddane Donty DiVincenzo. No i tutaj też możesz tutaj podeprzeć się Mateusz statystykami, bo Tak, mamy tutaj tak. to przygotowane, że chyba o wiele lepiej w ogóle Bucks sobie radzą z Dontę na boisku. Tak, akurat tego w naszych statystykach tutaj przygotowanych na grafice nie ma, ale wynotowałem sobie, że właśnie Milwaukee Bucks z Donte DiVincenzo na parkiecie zdobywają średnio 123 punkty. Jednak kiedy Donte już na parkiecie nie ma, ta liczba spada do 116. A teraz przejdźmy na drugą stronę, czyli do Atlanty Hawks i Bogdana Bogdanowicza. Tam wygląda to, już powiem wam, nieco gorzej, bo z Bogdanem Atlanta Hawks zdobywa średnio 110 punktów, a bez Bogdana Bogdanowicza na parkiecie aż 128, więc to jest duża różnica na Ale korzyść też. Donte. I to, co jeszcze tutaj mamy wynotowane na grafikach, skuteczność, z jaką w tym sezonie na przestrzeni 6 spotkań z dystansu rzuca Donte DiVincenzo, naprawdę zasługuje na szacunek, bo trafił dotychczas 19 z 30 prób, co daje 63% skuteczności. To naprawdę, nikt w lidze nie może się z nim równać pod tym względem. Mówię tutaj o zawodnikach, którzy oddali minimum 20 prób z dystansu. Donte w tej klasyfikacji zdecydowanie się wyróżnia. No, jak najbardziej wielkie brawa dla Donte DiVincenzo, bo to jest zawodnik, który naprawdę przeszedł jakby taką całą wzorcową drogę zawodnika wchodzącego z uniwersytetu do NBA i teraz jest praktycznie na tym już na tej głównej drodze, gdzie jest starterem w zespole walczącym o mistrzostwo ligi, tak więc wzorowa praktycznie kariera, ale jeszcze w obronie Bogdana Bogdanowicza też trzeba dać to, że Bogdan przecież wchodzi do gry jako sixth man, wchodzi z ławki, więc też ma troszeczkę mniej możliwości do pokazywania swoich ofensywnych walorów, Ale że bardziej w jest minutach, znany. Tomek, to jest zdecydowana korzyść po stronie Bogdana Bogdanowicza, bo on gra na parkiecie 28,5 minuty, a Donte 23, więc przewaga czasu gry na parkiecie jest po stronie Bogdanowicza w Hawks. Też prawda, mówię, to jest w porównaniu z Donte DiVincenzo. Natomiast jeszcze ja bym też chciał zupełnie inaczej zobaczyć, w ogóle chciałbym w przyszłości zobaczyć grającego Bogdana Bogdanowicza na poziomie 30 paru minut, tak jak prawdziwy starter. Nie było mi dane zobaczyć tego, jak grał w Sacramento, nie było, na razie nie jest mi dane zobaczyć, jak gra w Atlancie. I gwarantuję tobie, że też to zupełnie inaczej by wyglądało, bo spokojnie można zgodzić się z tym, że Bogdanowicz jest wybitnie ofensywnie uzdolnionym zawodnikiem i on by sobie na pewno poradził z większymi minutami i z większymi zadaniami powierzonymi mu. Natomiast na ten moment musimy bazować na tym, co jest, co mamy, co widzimy, jakie są fakty, a fakty pokazują jedno, że Donte DiVincenzo jest zwycięzcą całego tego zamieszania pomiędzy Atlantą Hawks i Milwaukee Bucks. Jedynie, co możemy drużynowo powiedzieć, że drużynowo na ten moment Atlanta troszeczkę lepiej wypada od Milwaukee, bo Atlanta po spektakularnych meczach przeciwko Brooklyn Nets naprawdę też znajduje się w samym czubie swojej konferencji. Tylko w obronie Bogdanowicza chciałbym powiedzieć jedną rzecz. To, co może wpływać oczywiście na jego liczby i na jego grę, to jest jednak zmiana środowiska, bo dotychczas grał w Sacramento Kings, teraz zmienił to środowisko, gra w zupełnie innej drużynie, musi się też przestawić do innego stylu gry. Donte DiVincenzo tego problemu nie miał. On spokojnie już trzeci sezon, jak się nie mylę, Od środka. może rozwijać się w Milwaukee Bucks, więc szczególnie w tej początkowej fazie sezonu, o której właśnie teraz mówimy, to może być znaczącym czynnikiem. Chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało w końcówce sezonu regularnego, albo już w samej fazie playoffs, bo wydaje mi się, że Atlanta Hawks powinni do tych playoffs awansować. A jeszcze jedna rzecz, o tym, o czym już mówiliśmy kilka odcinków wcześniej. Donte DiVincenzo będzie miał zaraz dopiero 24 lata. Bogdan Bogdanowicz ma 28. Więc to jest to, o czym mówiłem, że w dłuższej perspektywie na niepowodzeniu tej wymiany to właśnie Milwaukee Bucks mogą zyskać, bo jak widzimy, Donte DiVincenzo trzeci sezon z rzędu najprawdopodobniej będzie robił postęp. I podejrzewam, że to wcale nie będzie jeszcze w tym sezonie jego sufit, że stać go na jeszcze odrobinę więcej. Tak, potwierdzam, to zawodnik, który na pewno będzie jeszcze rozwijał swoje umiejętności. I tak więc
Nawiązując do pierwszych sentencji z tego wątku, mimo tego całego chaosu dotyczącego wymiany z Bogdanowiczem, Milwaukee Bucks, niejako z konieczności okazało się, że wyszli na tym naprawdę na zdecydowany plus. To już chyba wyczerpaliśmy ten wątek maksymalnie, jak tylko mogliśmy. Jeżeli wy oczywiście chcecie coś dodać, to śmiało piszcie w komentarzach. My z Tomkiem, jeżeli będzie to naprawdę coś ciekawego, postaramy się odnieść do tego w przyszłotygodniowym podcaście. A tymczasem przejdziemy płynnie chyba do drużyny, która do wczoraj miała najlepszy bilans w sezonie regularnym dotychczas. Dzisiaj w nocy dogonili ich Philadelphia 76ers. Mowa oczywiście o Phoenix Suns. I Tomek, może ty zacznij. Co chciałbyś powiedzieć o drużynie Phoenix Suns w tym sezonie? Jakie są twoje uwagi, spostrzeżenia? No, przede wszystkim ja chciałbym z zadowoleniem powiedzieć, że moje typy na Phoenix Suns powoli się, przynajmniej w tej pierwszej części sezonu, się trochę sprawdzają. Mhm. No, ty tam ich pompowałeś, można powiedzieć. Zostałem niemalże zlinczowany za to, że mogą wejść do piątki w konferencji, a na to jest spokojnie. Być może takie coś się zadzieje. No, oczywiście wszystko będzie zweryfikowane w późniejszej części sezonu, ale widzimy ewidentnie, słuchajcie, no mamy ile, jak mam bilans, teraz mamy 5-1, dobrze pamiętam, tak, Phoenix Suns, dodajemy do tego 8 zwycięstw z rzędu w bańce, mamy 13-1 w ostatnich 14 spotkaniach, naprawdę Phoenix Suns są na poważnie, widzimy, że Chris Paul wprowadza naprawdę nową kulturę do tej układanki, wszystko jest pod batutą trenera Monty'ego Williamsa, który naprawdę jest trenerem, który ma pojęcie, jak prowadzić zespół NBA i przede wszystkim ma szacunek pośród wszystkich zawodników, którzy są naokoło niego. Phoenix Suns działają jako zespół, bo można byłoby przewijać listę najlepszych strzelców bieżącego sezonu i przewijasz i nie ma w ogóle nazwiska gracza zespołu z Arizony. Dopiero gdzieś tam w trzeciej dziesiątce pojawia się Devin Booker z ledwo ponad 20 punktami na mecz. I pojawiają się potem, jest oczywiście cała masa różnych innych zawodników, ale to pokazuje, że Phoenix Suns działają jako zespół, nie ma tutaj wyróżniającej się jednostki, ale to tak też powiedziałem wcześniej. Chris Paul decyduje tutaj o tym, kto w danym momencie jest aktywowany, kto w danym momencie ma tak zwaną hot hand, jest kreowany na swoich ulubionych pozycjach. Ta wersja Suns bardzo mi się podoba i chciałbym, żeby to wszystko było utrzymane do końca sezonu. Oczywiście trzymając do kciuki, mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. To zanim, Tomek, powiem swoje zdanie, to chciałbym Ciebie zapytać, lekka taka dygresja. Idziesz do bukmachera i masz kurs na wydarzenie, kto skończy wyżej sezon regularny. Phoenix Suns czy Denver Nuggets w tym momencie? W tym momencie. I powiedz, ile byłbyś w stanie postawić, że to Phoenix Suns skończył sezon regularny nad Denver Nuggets? Z czystej ciekawości, bo no, ale będę miał jakąś podpórkę, że może równo będzie, równo albo coś? Nie, bez żadnych podpórek, bez handicapów, tylko wiesz, tak czy nie? Wchodzę w Phoenix Suns w tym momencie, bez dwóch tak? zdań. No i powiedzmy, wchodzę za stówkę. Okej, okay. To właśnie tego byłem ciekaw. Jestem w miarę pewny, w miarę spokojny, a Denver Nuggets jeszcze ułatwiają mi to zadanie, no bo oni muszą, coś musi się w barykach tutaj zadziać szalonego, bo na razie nie są w stanie wejść na ten poziom, którego nas przyzwyczaili chociażby w poprzednim sezonie i w sezonie w bańce, ale mówię, temat Denver to jest na jakby może na inny wątek. Na ten moment spokojnie jestem w stanie podpisać się w tym, bo to było pytanie, kto wyżej, tak? Tak, kto wyżej, kto będzie wyżej. Czyli mówisz, że Phoenix Suns. Podbija nawet do 150, 150 wchodzi za chwilę. Żyłka hazardisty, widzę, się odezwała. Oj tak. Dobra, to ja powiem tobie tak, Tomek, że Phoenix Suns, to co właśnie ty już zauważyłeś, bardzo dobrze funkcjonuje jako drużyna, bo jeżeli ty powiedziałeś o samym Devinie Bookerze, o tym też będę chciał zaraz nawiązać, ale jeżeli spojrzymy na to, jak punktują zawodnicy Phoenix Suns, to aż 6 z nich, mówię tutaj o Bookerze, Bridgesie, Johnsonie, CP3, Aytonie i Crowderze, aż 6 z nich notuje dwucyfrową zdobycz punktową średnio na przestrzeni tych 6 spotkań. Później mamy Camerona Payne'a, który notuje 8,5 punkta. I to powiem tobie, nie wiem, czy nawet nie jest jedno z najciekawszych zjawisk w tegorocznych
Phoenix Suns, chociaż nie, dobra, wyżej postawiłbym rozwój Bridgesa i Camerona Johnsona, bo to jak ta dwójka się rozwija, naprawdę powinno napawać kibiców Phoenix Suns optymizmem. Ale wracając do Camerona Pine'a, pamiętasz, inaczej, z czym kojarzy ci się Cameron Pine w lidze NBA dotychczas? Z tym, że to jest Jasiek Wędrowniczek. A no dobra, mi na przykład Cameron Pine kojarzy się chyba najbardziej z tego, jako że jestem kibicą Oklahomy, z handshake'ów z Russellem Westbrookiem przed spotkaniami. Masz całe kompilacje tego na YouTubie. Tak, 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 to jest oczywiście, że Cameron i Russell mieli mnóstwo fajnych handshake'ów, ale nawiązując do jego formy sportowej, ja pamiętam, jak dobrze mi się kojarzy, Cameron Payne jeszcze miał swój epizod z Chicago Bulls, tam udawało mu się dosyć przekonujące statystyki w pojedynczych meczach osiągać, tak więc kwestia dobrego wykorzystania potencjału zawodnika, ale od tego właśnie jest dobry trener, żeby takiego zawodnika ułożyć sobie w takiej układance. Ty nawiązałeś do kolejnych zawodników w rotacji Phoenix Suns. Ja jeszcze tylko dołożyłbym tego Dario Saricza, który wraca po kontuzji. I tak naprawdę ta ósemka zawodników Phoenix Suns, powiem szczerze, że ona mi się chyba jako taka rotacja całościowa najbardziej mi się podoba, chociażby w całej konferencji. Mhm. Są to zawodnicy, którzy naprawdę każdy z nich wchodzi na parkiet, potrafi dołożyć jakąś cegiełkę po atakowanej stronie parkietu i Chris Paul ma bardzo ułatwione zadanie, bo może naprawdę w odpowiednim momencie aktywować i kreować kolejnego zawodnika. No jedyne co ja na przykład, to rozmawiałem już przed odcinkiem i wczoraj rozmawiałem również z panem Wojtkiem na jednej z grup facebookowych, mimo wszystko chciałbym, aby Phoenix Suns przed playoffami dodali do swojej rotacji silnego skrzydłowego. Z tego względu, że tak naprawdę na chwilę obecną zawodnika typowego z tej pozycji moim zdaniem im brakuje, bo Cameron Johnson na chwilę obecną ma chyba 2,5 zbiórki na mecz. Joe Crowder również nie jest typowym silnym skrzydłowym. Dotychczasowe 6 spotkań rozegrał na tej pozycji, ale jednak no, to nie jest taki typowy... Nie, to jest trójka, która jest wykreowana na bycie czwórką, a zaczynał tak. Jako... Jak bardzo nie lubię Joe Crowdera, znaczy jak bardzo lubię Joe Crowdera, jak bardzo szanuję jego grę, no to nie jest typowy silny skrzydłowy. Pod koszem mamy DeAndre Aytona, który robi postęp w tym sezonie i teoretycznie zawodnikiem na pozycji numer 4, który na pewno wejdzie do rotacji, a przynajmniej tak mi się wydaje, to będzie Jalen Smith, czyli rookie Phoenix Suns, który teraz jest chyba kontuzjowany, ale jeżeli wróci, to na pewno te swoje minuty w rotacji dostanie. Jednak jeżeli Phoenix Suns chcą mocno wejść w tegoroczne playoffs, no to uważam, że powinni kogoś na pozycji numer 4 poszukać. Nie wiem, kto będzie dostępny i jak Phoenix Suns mogliby jakąkolwiek wymianę przeprowadzić i kto na chwilę obecną byłby najlepszym wyborem. To na pewno trzeba się bardziej zastanowić, ale kogoś w tym kierunku bym na pewno poszukał do jeszcze większego wzmocnienia tego rosteru. I teraz Tomek, tą grafikę, którą pierwszy przygotowałem... Pierwszy przychodzi Jeremy Grant z Detroit Pistons. On mi się wydaje, ładnie by się tutaj to wszystko wkomponował. Oj, ale chyba ciężko byłoby to wkomponować w Solary Cup, tak mi się wydaje. Z tym ale mogłyby być większe problemy. I Tomek, teraz przedstawiłbym tą grafikę, którą również przygotowaliśmy na dzisiaj. I od razu powiemy to, co jakby jest tutaj najważniejsze. My w żaden sposób nie chcemy tutaj krytykować czy Chrisa Paula, czy Devina Bookera, bo kompletnie nie o to nam w tej grafice chodzi. Tylko ponownie wracamy do tego, o czym z Tomkiem już rozmawialiśmy, że Chris Paul i Devin Booker tak naprawdę w pewien sposób, przynajmniej na razie, poświęcają się dla dobra drużyny. Chris Paul notuje najniższą średnią zdobycz punktową w karierze, gra najkrócej w karierze, co po tym krótkim off-season wydaje się dosyć logiczne, ale ma też najniższą skuteczność z gry, bo jedynie 40% wynosi jego skuteczność z gry. Devin Booker również notuje najniższą zdobycz średnią punktową od swojego rookie season, ale on za to ma najwyższą skuteczność z gry, jak na razie w dotychczasowej swojej karierze. Więc to pokazuje, że Monty Williams stworzył kolektyw, który bardzo dobrze cały funkcjonuje. I to pokazuje kolejną rzecz, jak bardzo Chris Paul potrafi odmieniać oblicze organizacji. Bo to, co sobie również wynotowałem, bo byłem tego bardzo ciekaw, pace gry, czyli szybkość gry, to jest statystyka w przeliczeniu na 48 minut ilości posiadań drużyny. W zeszłym sezonie, przed przyjściem Chrisa Paula, wynosił on
no niecałe 102 posiadanie na 48 minut. Teraz jest to 98 posiadań na 100 minut. Ale wróciłem sobie do statystyk z Oklahoma City Thunder i tam w sezonie 18-19, no wtedy wiadomo, tam był Russell Westbrook, więc ten pace był naprawdę wysoki i to było 103,5 posiadania na mecz. Z Chrisem Paulem to były już 99,5 posiadania na mecz, a teraz bez Chrisa Paula ponownie wzrosło to do 101,5 posiadania na mecz w Oklahoma City Thunder, więc jednak widać, że Chris Paul reguluje to tempo gry, że jest prawdziwym generałem, co nas kompletnie nie dziwi. I powiem tobie, że pięknie się Chris Paul starzeje. Słuchaj, no nawiązując do tego, co powiedziałeś, jest fajne koszykarskie przysłowie. There is no I in team. Tak więc w zespole, który ma dobrze funkcjonować, wszyscy mają odgrywać odpowiednie role, a nawet zawodnicy, którzy mają ograniczone minuty, muszą też być odpowiednio wykorzystywani. Nie ma według mnie lepszego zawodnika niż point guard, czyli Chris Paul, który będzie za to odpowiedzialny, który będzie te zadania i myśli trenerskie będzie realizował na parkiecie. Jest to mistrz half court offense. Nie ma tutaj sensu biegania od lewej do prawej strony i nabijania tego tempa. To nie jest styl gry Chrisa Paula na tym etapie, zwłaszcza jego kariery. To jest po prostu wykorzystywanie do maksimum kolejnych ustawień, kolejnych najlepszych miejsc dla poszczególnych zawodników. I tutaj te statystyki, o których ty przypomniałeś, tutaj potwierdzają to wszystko, że razem po prostu z Chrisem Paulem jest po prostu lepiej. Mhm. Ale zobacz, właśnie to jest bardzo ciekawe. Rok temu Chris Paul był w Oklahomie i tak naprawdę zobaczyliśmy ogromny postęp w wykonaniu Shaya, Beasleya czy Lu Dorta. I ci zawodnicy w tym roku również progresują, ale dzisiaj o Oklahomie pewnie mówić nie będziemy. Natomiast teraz Chris Paul przychodzi do Phoenix Suns i widzimy już postęp właśnie Michaela Bridgesa i Camerona Johnsona. Ci dwaj zawodnicy pokazywali już oczywiście swój potencjał w poprzednim sezonie, szczególnie w bańce, gdzie Bridges był naprawdę no, czołowym zawodnikiem Phoenix Suns już w tamtym momencie. No ale jednak Chris Paul ma w sobie coś takiego, że on umożliwia rozwój tym młodym zawodnikom, a poza tym on ma tak ogromną wiedzę o koszykówce, tak ogromne doświadczenie, że samo przebywanie w otoczeniu Chrisa Paula dla tych młodych zawodników to jest naprawdę duża lekcja i podejrzewam niemałe przeżycie. To ja ci powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że aż w tym momencie mi się przypomina motyw zawetowania trade'u Chrisa Paula do Los Angeles Lakers przez świętej pamięci komisarza Davida Sterna, bo czuję, że razem z Kobe'im Chris Paul na pewno by swój pierścień na koncie już dawno miał. Nawet mimo tego, że tutaj pozbywano by się w tej wymianie Paula Gasola, ale z Chrisem Paulem i Kobe Bryantem razem to na pewno wyglądałoby to przepięknie i CP3 już tam można było o nim mówić, że też jest mistrzem NBA. Jeżeli już wspomniałeś o mistrzowskim pierścieniu, no to pewnie się tutaj zgodzimy, że jeżeli Chris Paul skończy koszykarską karierę bez mistrzowskiego pierścienia, no to chyba będzie taki żal i smutek wśród kibiców, bo jednak chyba jak mało kto zasłużył na ten pierścień z zawodników, którzy go nie mają na chwilę obecną. No słuchaj, na osłodę będzie na pewno nominacja do Galerii Sławy, ale wiadomo, że potem z kariery rozliczasz się zawsze z tego pierścienia. Biedny Charles Barkley może coś o tym powiedzieć, cały czas biedakowi się to wypomina. Nie dla wszystkich jest ten przywilej włożenia sobie drogiej biżuterii na palec, no ale tutaj naprawdę trzeba być w dobrym miejscu, w odpowiednim momencie swojej kariery, w odpowiednim zespole, zwłaszcza w tej erze, gdzie bardzo rzadko się pojawia sytuacja, że w pojedynkę, tak jak Dirk Nowitzki w 2011 roku, jesteś w stanie sobie coś ogarnąć, teraz już musisz mieć dwóch, a nawet trzech All-Starów, którzy zagwarantują tobie wycieczkę do finałów. Jak mówiliśmy, że Phoenix Suns to dopiero organizacja, która ma wykreować na superstarów zarówno Devina Bookera, jak i DeAndre Aytona. Chris Paul miał ten proces przyspieszyć, natomiast to jeszcze nie jest ten sezon na pewno i zobaczymy, jak to dalej będzie w kolejnym etapie. Mhm. To teraz Tomek, może jako przerywnik i temat trochę luźniejszy, rekord LeBrona Jamesa. Powiem ci tak, że ja jeszcze chciałbym tylko nawiązać, zanim przejdziemy do LeBrona Jamesa, tylko chciałbym nawiązać do Giannisa Antetokounmpo z tego rekordu Milwaukee Bucks, bo to jest fajne nawiązanie a propos właśnie meczów z 10 punktami
na koncie, bo wiemy tak, że mówiliśmy, że Janis Antetokounmpo w tym spotkaniu był jako jedyny, który nie trafił trójki, ale Janis nie zdobył właśnie w tym meczu 10 punktów. I on właśnie przerwał tą swoją serię i on ją budował na jego licznik stanął na 132 spotkaniach. Dlaczego chciałem od tego zacząć? Ponieważ no może się wydarzyć taki pojedynczy mecz, który właśnie, w którym zespołowi dobrze idzie, stawiamy właśnie na 3 punkty, inni zawodnicy z końcówki zaczynają pojawiać się w garbage time, który zdecydowanie wcześniej się odznacza, no i lider może całkowicie być zwolniony ze swoich obowiązków, no i chociażby taka seria zostanie przerwana. Tym bardziej, i to już nawiązując do głównego wniosku, trzeba pochwalić wyczyn LeBrona Jamesa. 1000 spotkań, Mateusz, naprawdę, wyobraź sobie 1000 spotkań, mecz, co najmniej dycha. Szalone. No to jest coś naprawdę niesamowitego. To jest tak, jakbyśmy mówili tutaj o maszynie, która jest zaprogramowana na robienie takich rzeczy. I ta maszyna faktycznie, jako to jest nie organizm ludzki, który może mieć swoje, powiedzmy, wzloty i upadki, maszyna jedzie na jednym poziomie. I jakby dopóki się nie zepsuje, to robi swoje zadanie. No, Iron Man to jest. Iron Man byłby zadowolony, o, można tak powiedzieć, z tego wyczynu. Co jeszcze można nasunąć uwagę? Drugi na tej liście, Michael Jordan, jest daleko w tyle, bo jego rekord wynosi 866 meczów z rzędu z 10 punktami na koncie, i potem mamy dopiero Karima Abdul-Jabbara z 787 meczami na koncie, z 10 punktami rzędu, a tutaj mamy 1000 i ten licznik nadal bije, bo ja się nie spodziewam, żeby LeBron James odpuścił sobie zdobywanie 10, co najmniej 10 punktów w meczu. My tutaj mówimy o zawodniku, który naprawdę jest tym jednym z najlepszych, jest absolutnym topie, jeśli chodzi o wszystkich, którzy biegali po koszykarskim boisku. No, sama przyjemność. My już o tym też pan, no, też na pewno wspominasz, że mówiliśmy o tym, że to jest po prostu wielki zaszczyt, wielka przyjemność być świadkiem kariery LeBrona Jamesa. I tak jak ja zawsze żałowałem, na przykład, że nie widziałem na własne oczy kariery MJ-a, tak więc z dumą na pewno będę chodził i z podniesioną głową będę mówił, że byłem świadkiem obserwowania kariery LeBrona, i na pewno będę się tym wywyższał, jeśli chodzi o kolejne pokolenia, i że ja miałem właśnie możliwość obserwowania tego wybitnego zawodnika. Ale zobacz, jak to jest. Coś, co dla 70% pewnie ligi NBA jest osiągnięcie nawet niewyobrażalnym, no bo umówmy się. Pewnie, tak jak mówię, około 70% zawodników NBA będzie miało problem ze zdobywaniem 10 punktów w 10 kolejnych spotkaniach. No rzućmy mniej więcej taką liczbę, że dla nich to już będzie jakieś duże osiągnięcie. Tymczasem, no LeBron James wyśrubował ten rekord do 1000 i to już naprawdę wydaje się coś niesamowitego. Bo przecież to może taka błaha rzecz, jak jakiś lekki uraz, podkręcenie kostki na początku spotkania i taka seria może zostać już przerwana, a 1000 spotkań, naprawdę, no to jest no, czapki z głów przed LeBronem i tak jak mówisz, powinniśmy się cieszyć, że takiego zawodnika możemy oglądać, a tak jak mówisz, to na pewno nie jest koniec, bo no bo co, LeBron James pewnie będzie gonił twojego Michaela Jordana. Kurczę, ale co, żeby go nie dogonił tam, ja nie wiem, czy już trzeba się obracać, na razie na spokojnie jeszcze w ogóle nie zwracam uwagi na to, co się dzieje tam za plecami, ale w pewnym momencie co, trzeba będzie chyba zobaczyć, gdzie on już tam jest, czy tam za zakrętu się nie wyłania. Były takie, chyba Shaq ostatnio dużo fajnych rzeczy mówił, mniej, bardziej kontrowersyjnych, ale Shaq powiedział, że jeśli LeBron ogarnie, już nie pamiętam teraz, żeby nie gafnąć się, czy to będzie to piąte czy szóste mistrzostwo, to trzeba będzie tą dyskusję jakby wrzucać na rusz na nowo. No, na razie trzeba obserwować, zobaczymy, czy do tego piątego mistrzostwa dojdzie. Mówimy tutaj na pewno o zawodnikach, którzy są numer jeden i numer dwa w historii koszykówki. Czy LeBron zasłuży sobie swoją postawą na to, żeby faktycznie do tej zmiany na pozycji GOATa wychodziło. Zobacz, że jak dorosłem, Mateusz, kiedyś mnie Właśnie zaczął, widzę, jak zmieniłeś. a teraz zobacz, zaczynam doceniać wyczyny LeBrona Jamesa. Nie, no oczywiście tutaj wszystko jest pół żartem, pół serio. Szkoda właśnie, że nie ma jakiegoś może ogólnoświatowego referendum, żeby można było raz na zawsze tą dyskusję zamknąć i wszystkich blond sexual na razie schować do worka. Bo na razie jeszcze nic się nie wydarzyło. GOAT jest tylko jeden.
Dobra, odpuszczamy temat gołtów, ale być może do niego wrócimy po piątym albo szóstym mistrzostwie LeBrona Jamesa. Zobaczymy, jak... Bardzo chętnie chciałbym, żeby takie dyskusje działały, bo jeszcze naprawdę dużo rzeczy jeszcze przed LeBronem. I jestem aż ciekaw, czy on faktycznie z tyłu głowy ma, że on, bo on pamięta, że on kiedyś powiedział, że on cały czas goni tego ducha z Chicago. Tak, To jest nie, jego ale cytat, to jest jego to jest to cytat. oczywiste, to jest oczywiste, że pewnie teraz takim najważniejszym punktem w karierze LeBrona będzie dogonienie Michaela Jordana pod względem mistrzostw, no to jest logiczne. Więc chociażby ten motyw i ten motyw dogonienia, jeśli chodzi o bycie na samej górze w klasyfikacji punktowej, znalezienie się w top 10, jeśli chodzi o asysty i zbiórki. To wszystko jeszcze przed LeBronem. No i jak będzie kończył, na pewno jeszcze to jego resume całe będzie podsumowywane, no i będzie właśnie wykładane po lewej stronie MJ, po prawej stronie LBJ i będziemy mogli, każdy będzie mógł sobie dokonać własnej subiektywnej oceny. Dobra, Tomek, koniec o debacie GOAT. Na pewno jeszcze kiedyś wrócimy do tego. A tymczasem porozmawiajmy może o Orlando Magic. Orlando Magic, którzy pewnie ku zdziwieniu bardzo wielu osób w tym sezonie byli najdłużej niepokonaną drużyną w NBA. Mogli się pochwalić bilansem 4-0, ale dzisiaj, 3 dni później, o ile się nie mylę, mają już bilans 4-2. Porażka z Philadelphia 76ers, czyli na równi z Phoenix Suns najlepszą drużyną obecnie pod względem bilansu w lidze NBA. No i dzisiejszej nocy, powiem tobie, oglądałem tą porażkę z Oklahoma City Thunder. I o ile Philadelphia w tym sezonie... Mateusz, się wybroń potem, co ta OKC robił. To miało być tankowanie, a jest na razie... Powiem tobie tak, jeżeli chodzi o OKC i to, co widzę w tym sezonie, podejrzewam, że albo Al Horford, albo George Hill są to zawodnicy, którzy... chciałem powiedzieć w okolicach All-Star Game, ale w okolicach tej połowy sezonu... All-Star Break teraz trzeba mówić, będzie All-Star Break, tak. Bo będzie przerwa, ale meczu nie będzie. Są to zawodnicy, którzy pewnie w okolicach tego All-Star Break zostaną wymienieni, no bo jeżeli Oklahoma wychodzi line-upem na rozegraniu SGA, Lu Dort, Darius Beasley, ojej, teraz zapomniałem, Al Horford, i kto tam jeszcze z nimi wychodzi? George Hill, no właśnie, to powiem tobie, że w tym line-upie oni wyglądają naprawdę mocno i ten line-up to nie jest ustawienie, z którym można bezpiecznie tankować. Ławka wygląda już dużo gorzej, bo cały czas rozczarowuje mnie Aleksej Pokuszewski, bo na razie rywalizuje z Kelly Oubre Juniorem o to, kto będzie miał najniższy procent skuteczności rzutów dystansowych. A z Oubrem rywalizować? Myślałem, że on już tam jest skończony, chłop. Nie, Oubre ma 4%, a Aleksej ma chyba, nie wiem, przedwczorajszym meczem miał 15%. Wczoraj wiem, że kilku trójek na pewno nie trafił, więc ten wskaźnik poleciał jeszcze niżej. Ale nie o Oklahomie jakby... Ale jeszcze tylko wiesz co, jak mówisz o zawodnikach, którzy są, z których jesteś niezadowolony, na pewno coraz większy plus przy Theo Maledon. Nazywa się Theo Maledon, dokładnie. Tak. Chyba najlepszy teraz mecz w jego wykonaniu. Wczoraj grał naprawdę niesamowicie i powiem tobie, że miał matchup z Cole Antonym w tych rezerwowych ustawieniach. No i powiedziałbyś raczej, że ci zawodnicy zostali wybierani w odwrotnej kolejności, że to Theo Maledon był wybierany z 15, a Cole Anthony, ojej, 32 numer chyba, jak się nie mylę, ale gdzieś chyba te okolice. Był wybierany właśnie francuski rozgrywający. I tak, no to jest pewnie zawodnik, który w roli backupa w Oklahomie może się sprawdzić i naprawdę którego rozwoju jestem bardzo ciekaw. Ale wracając do tego... Wracając do Magic i do tego, jak wyglądali we wczorajszym meczu, bo o tym ja mogę się najbardziej wypowiedzieć. Powiem tobie, że Markelle Fultz to jest zawodnik, który zwrócił uwagę kibiców w trakcie tego sezonu i nie wiem, czy oglądałeś odcinki jeszcze z serii WhatsApp, kiedy rozmawiałem z... Oj, teraz nie chcę przekręcić, z Marcinem Figlusem, o ile się nie mylę, o Orlando Magic. On powiedział, że Markelle Fultz to jest przyszły zawodnik All-Star Game. I wtedy to brzmiało dosyć abstrakcyjnie. Natomiast w tym sezonie Fultz naprawdę pokazuje, że nie jest aż takim bustem, jak go już niektórzy określali. Szczególnie, nie wiem, czy to jest nasza własna statystyka, natomiast ja nigdzie jej nie widziałem. Po prostu sama rzuciła mi się w oczy. Zaraz tutaj postaram się, aby się nam pojawiła, tak, już w tym momencie.
Markelle Fultz naprawdę zrobił ogromny postęp, chociażby patrząc pod względem skuteczności na linii rzutów osobistych, bo jeżeli spojrzymy na ten aspekt jego gry, no to w sezonie 2017-2018, kiedy zaczynał swoją przygodę z NBA w Philadelphia 76ers, dobrze wiemy, jak nieudany epizod w jego karierze to był, trafił on wtedy 10 z 21 prób z linii rzutów osobistych, co daje nam 48%. Tak, ale dajemy, że to było tylko w 14 spotkaniach, tak? Bo tak, to było w 14 spotkaniach, ale bardziej mi chodzi jakby o ilość prób, którą wykonał, bo w tym sezonie wykonał tych prób, to są dane z 2 stycznia, czyli sprzed wczorajszego spotkania. Wczoraj, o ile się nie mylę, Markelle Fultz wykonał 2 osobiste, jeden trafił, drugiego nie. Ale na dane z 2 stycznia miał 15 trafionych prób, miał 15 trafionych rzutów na 16 prób, co daje nam 94% skuteczności. Więc dobrze widać, że rzucanie osobistych można się nauczyć. A to wcale nie jest takie oczywiste, jak nam się wydaje. Chociażby przykład Andre Robertsona. On nigdy nie nauczył się poprawnie rzucać rzutów osobistych i to nie jest jedyny przypadek zawodnika, który z tymi osobistymi na poziomie NBA ma naprawdę duże problemy. Natomiast Fultz, jak widać, naprawdę nad tym aspektem pracował i bardzo, bardzo widocznie się poprawił. I tak jak Tomek rozmawialiśmy w tygodniu, to na pewno było też po części spowodowane tym, że on przez swój pierwszy sezon, pierwsze 2 sezony borykał się naprawdę z dużymi problemami z barkiem i ten jego release wyglądał naprawdę fatalnie, on był jakiś rwany, jakiś zatrzymywany dokładnie w połowie. Tak, zresztą były filmiki, w których naprawdę on nawet się w Shaq ten full pojawiał z tym swoim release na linii rzutów wolnych, ale to nawet nie wynikało jakby z tego, że on przestał nagle umieć rzucać, tylko po prostu ręka mu nie pozwalała na płynny ruch. Mhm. Tak to wyglądało. I to było coś, co było w momencie, to wyglądało na to, że coś uciskało, nie mogło puścić i on nie mógł swobodnie poruszać tym ramieniem i wyglądało to naprawdę wręcz śmiesznie. Tego się pozbył, w Orlando zaczęli mówić, że wygląda to zupełnie coraz lepiej. I ten potencjał w końcu możemy w pełni zobaczyć właśnie w Orlando, bo na pewno nie widzieliśmy pełnego potencjału Markela w Filadelfii. I tym bardziej mogą sobie kibice i wszyscy fani Orlando Magic zacierać ręce z jednego prostego powodu, że mają naprawdę zawodnika, który był numerem jeden w drafcie, który trafił do ich zespołu. I teraz troszeczkę odmienia oblicze całej ekipy, no bo widzimy, że na razie Orlando Magic plusują to pod każdym względem. No Markelle Fultz chociażby w spotkaniu przeciwko Wizards potrafił rzucić 26 punktów. Na pewno przed tym chłopakiem jest jeszcze wiele pracy, bo jego rzuty za 3 pozostawiają wciąż jeszcze dużo, dużo wątpliwości, ale chociażby przykład tych osobistych pozwala nam mieć taki optymizm, nadzieję, tak, że jest to facet, który nad takimi aspektami potrafi pracować i być może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czy za 2 sezony ten jego rzut za 3 naprawdę może być znośny, bo mówię, teraz to jest, o ile się nie mylę, około 27%. Więc jest nad czym pracować, ale no mówię, to też jest zawodnik, który jeszcze ma wiele aspektów do poprawy, natomiast i tak w porównaniu z tym, jak wyglądał w Philadelphia 76ers do tego, co jest teraz, poczynił on ogromny postęp, a takim pierwszym przebłyskiem jego umiejętności, a właściwie no przebłyskiem, nadzieją, pamiętasz, że on jeszcze w Philadelphia 76ers zanotował triple-double i to był chyba drugi najmłodszy zawodnik w historii NBA, który właśnie zanotował potrójną zdobycz. Tak, tak, może tak faktycznie to było. Chodzi mi po głowie właśnie ten motyw, że jeśli chodzi o historię Markelle Fultza w Philadelphia 76ers, ja bym jeszcze tylko i wyłącznie kończąc wątek o Orlando Magic. Pamiętasz, jak mówiliśmy jeszcze w tym odcinku niedawno o tym, że fajną rotację, tą 8-osobową, mają Phoenix Suns, ta właśnie zawężona rotacja Orlando Magic też mi się bardzo podoba, chociaż niestety odstaje od niej Dwayne Bacon, który jakby nie pasuje do całej tej układanki, bo widzimy dobrze, że chociażby o wiele lepiej funkcjonuje Terence Ross, któryś kolejny rok z rzędu, będąc takim no, fantastycznym bombardierem z ławki. Ale ja jeszcze chciałbym zaapelować do wyobraźni twojej i do kibiców Magic, gdzie jeszcze cały czas czekamy na powrót Jonathana Isaaca. Tak. Jeszcze do tej układanki. Ale w tym sezonie chyba nie będzie to miało miejsca, tak? O ile dobrze tak, pamiętam. Raczej nie. Więc tutaj zobaczcie, że jeszcze może być szansa na poprawę, na progres. Tak więc aż trzeba ugryźć się w język za brak Orlando Magic w naszych przewidywaniach z początku sezonu.
No ale teraz weryfikują tutaj nasze założenia i ciekawe, czy utrzymają się w górnej połowie konferencji, w górnej połowie tabeli do końca sezonu. Powiem, że teraz sobie na szybko sprawdziłem wyniki punktowe zawodników Magic i trochę jestem zdziwiony, bo Terence Rose ma więcej punktów na mecz niż Nikola Vucevic. Tutaj naprawdę powiem tobie, że jestem zdziwiony. Wiem, że wczorajszej, no, znaczy dzisiejszej nocy właściwie, miał on naprawdę wyśmienite spotkanie, można powiedzieć, i tam trochę tych punktów nawrzucał, ale Nikola Vucevic również przeciwko Oklahomie miał 30 punktów. I tak sobie pomyślałem, trochę może abstrakcyjnie, trochę na wyrost, ale jeżeli Orlando byłoby w stanie utrzymać się na takim poziomie, w co powiem tobie szczerze, na chwilę obecną wątpię, bo już ostatnie dwa spotkania pokazały, że oni mogą przeplatać jednak dobre występy bardzo średnimi, ale jeżeli Terence Rose by utrzymał swoje występy na poziomie podobnym do tego, jak się prezentuje teraz, no to może nam gdzieś po cichu rośnie kandydat na Sixmana. Być może, chociaż on podobnie, no, zgadza się, to jest to, co powiedziałeś, muszą wyniki drużynowe jeszcze go obronić, bo podobną rolę odgrywał rok temu, ale niestety w związku z tym, że bardzo cicho było Orlando Magic ogólnie przez cały sezon, to tak naprawdę nie było nawet blisko tej finałowej trójki na Sixmana. Był brany pod uwagę, bo zostały oddawane na niego głosy, ale nie było to nic znaczącego, więc teraz, jeśli faktycznie Orlando utrzymają formę, to możemy też włączyć kandydatury Terence'a Rosa do tej nagrody. Tomek, teraz przejdźmy do kolejnego tematu, który po części być może już nawet poruszyliśmy dzisiaj. Ja bardzo przed sezonem pompowałem Dante DiVincenzo, który na chwilę obecną, tak jak już mówiliśmy, wygląda dobrze, łamane na bardzo dobrze, a ty pompowałeś Christiana Wooda. Christiana Wooda, który na początku sezonu, a właściwie po wczorajszym meczu tak naprawdę, również przez te amerykańskie media jest bardzo pompowany. Więc, tak jak mówię, no gdzieś te nasze przewidywania, przynajmniej na tym początku sezonu się sprawdzają, co można powiedzieć jest miłe, no bo że, no to jest po prostu miłe, że coś tam udało nam się w jakiś sposób przewidzieć. Słuchaj, powiem ci tak, te osiągnięcia, nie wiem, czy masz przed oczami teraz osiągnięcia Christiana Wooda, ale jak na nie patrzysz, to jest około powyżej 20 punktów i 23 naprawdę chyba, tak? Czy nie? No tak, to jest coś około tego i na pewno grubo powyżej 10 zbiórek na mecz z asystami, z przechwytami, z blokami. Na bardzo dobrej skuteczności, również za 3 punkty. Powiedz mi, czy gdyby taka skuteczność była utrzymana, wysłałbyś Christiana Wooda do meczu gwiazd? To jest dobre i ciężkie pytanie. Tak teraz się zastanawiam bardziej nad konkurencją, którą miałby w tym meczu gwiazd i kto tam jeszcze byłby. No ale po początku sezonu no pewnie bym go wysłał, bo powiem tobie, że chociażby wczoraj w meczu przeciwko Sacramento Kings ustanowił rekord kariery pod względem zbiórek, bo miał 15 zbiórek, dołożył chyba z 3 bloki co najmniej, jak się nie mylę, więc wyglądało to naprawdę dobrze i to jest taki przykład nowoczesnego centra, który podejrzewam może mieć dobrą przyszłość w lidze. A gra Houston Rockets, tak jak rozmawialiśmy, pasuje pod tego typu zawodnika. A jeżeli tak tylko na chwilę odskoczę, bo jeżeli mówimy o Houston Rockets, to nie możemy nie wspomnieć o tym, że John Wall po swojej kontuzji wygląda bardzo dobrze. Ale to do tego pewnie wrócimy, jak skończymy wątek Christiana Wooda. Ale odpowiadając już na twoje pytanie konkretnie, czy widziałbym Christiana Wooda w All-Star Game? No na pewno tam miejsce jako środkowego na pewno by zajął Nikola Jokic, prawda? Bo on tam będzie zawodnikiem, który będzie musiał, w związku z tym, że naprawdę jest zdecydowanie lepszym graczem niż Christian na ten moment. Bo głosowanie odbywa się tak czy siak z podziałem na konferencję, prawda? Dobrze pamiętam? Tak, oczywiście. Myślę, że dałoby się go wcisnąć. Dałoby się go wcisnąć i na pewno, jeżeli utrzymałby swój poziom gry, a musi pamiętać, że Rudy Gobert również wysunąłby mocną kandydaturę, szczególnie po podpisaniu tego nowego kontraktu i no jednak co by nie mówić, Utah Jazz wyglądają bardzo dobrze w obronie, szczególnie tej podkoszowej, więc na pewno musielibyśmy tutaj uwzględnić Rudy'ego Goberta, ale jeżeli Christian Wood by się gdzieś tam znalazł z tego drugiego rzędu w All-Star Game, myślę, że nie byłoby można mieć jakichś wielkich kontrowersji wokół tego, tym bardziej jeżeli by utrzymał swoją obecną dyspozycję. Słuchaj, ja naprawdę
oglądając wczoraj mecz Houston Sacramento, naprawdę byłem no, wręcz zaszokowany tym, jak fantastycznie mój kandydat na MIP wygląda. Rzut za 3 punkty, bez zawahania dostaje piłkę na wolnej pozycji, od razu w pierwsze tempo rzuca, a trafia. Po koźle rzut trafia. Jeśli chodzi o granie na pick and rollu, gdzie po prostu bardzo dobrze obraca się po zasłonie, dostaje piłkę, kończy akcję atomowym wsadem, jest do odhaczenia. Kiedy dostaje piłkę w pomalowanym gratyłem do kosza, stara się albo wejść pod kosz, albo rzucić sobie fadeawaya. Cały pakiet ofensywny jest jest odhaczony. Ja pamiętam, że gdzieś doczytałem, że problemy z nim były na temat tego, że czy to może być na tyle dojrzały zawodnik i skoncentrowany na swoich obowiązkach, że sobie będzie mógł poradzić z wymaganiami profesjonalnego koszykarza. Dlatego ta jego kariera była bardzo tak spowolniona, nawet w pewnym momencie zahaczyła o Ligę Chińską. I dopiero musiał być powrót. I dopiero, jak dobrze pamiętam, Milwaukee Bucks zaczęli mu dawać coraz więcej szans, dostał miejsce od nich. Wiem na pewno, że potem dobrą decyzję dali Detroit Pistons, którzy mieli do wyboru albo wiekowego Joe Johnsona, który był świeżo po zdobyciu tytułu MVP w tej lidze Ice Cube'a, w tym Big Three. Wiadomo, że to jest mały wyznacznik, ale to było jakby takie ostatnie tchnienie, ostatni podryk Joe Johnsona, żeby zrobić coś jeszcze, jakiś ostatni etap swojej kariery w NBA. I chociażby można było, ze względu na to, że to jest Joe Johnson, postawić na niego i dać mu możliwość zakończenia kariery NBA w odpowiedni sposób. Nie, postawiono na Christiana Wooda i właśnie byliśmy świadkami tego odpalenia tego dynamitu w Detroit Pistons, zwłaszcza po kontuzji Blake'a Griffina. No i potem już tylko i wyłącznie kwestia dobrego kontraktu i naprawdę świetlanej przyszłości z Houston Rockets dla Christiana Wooda. Warto też zwrócić uwagę, że to jest zawodnik niewydraftowany. 2015 rok chyba, jak się nie mylę. Tak, który zaprosił do swojego jakby draft roomu całą rodzinę i to były tam łzy, rozpaczy, przepraszanie za to, że się nie udało i jeszcze taki smutny wątek, że akurat dziewczyna w momencie, w którym usłyszała, że nie został wybrany w drafcie, go od razu rzuciła. Tak, no i ta wiadomość akurat po tym, jak Christian Wood zaczął się prezentować bardzo dobrze, to już chyba było na każdej grupce koszykarskiej w Polsce. Tak, to chyba był taki największy hot take a propos Christiana Wooda, jak jego ta kariera wystrzeliła, że dziewczyna go rzuciła po tym, jak nie dostał się do NBA, ale to tak... Ale jak tak może być? No to nie wierzyła w niego, w jego umiejętności? Nie mam pojęcia, ale to kompletnie na marginesie. Ale ja tutaj powiem a propos Christiana Wooda jedną rzecz, którą zauważyłem we wczorajszym spotkaniu i która, powiem tobie, że ucieszyła mnie, chociaż to nie było związane czysto ze sprawami koszykarskimi, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w pierwszej kwarcie była sytuacja, że Christian Wood nie trafił layupa pod koszem. Tam był mocno masowany przez rywali, ale nie trafił tego layupa i później rzucił się na ziemię, aby tą piłkę ratować i był zmuszony do wzięcia timeoutu. Nie wiem, czy kojarzysz tą sytuację. Tak, kojarzę. A później, jak już doszedł do krzesełek, doszedł na ławkę, ta jego złość, że nie udało mu się skończyć tego prostego layupa, on tam walnął w krzesełko i naprawdę był ten sfrustrowany. Tak, i to właśnie pokazało, jakie ambicje ma ten chłopak. I przecież tak naprawdę no, zdarza się nie trafić prostego layupa, ale widać, że on był tym naprawdę zirytowany i że wiedział, że nie może drugi raz tego błędu popełnić. A to tylko i wyłącznie świadczy o podejściu tego zawodnika. No mówię, nawiązuję do tego, co powiedziałem wcześniej. Właśnie to mu zarzucano, że on będzie nieprofesjonalnie podchodził do swoich obowiązków, że nie będzie gotowy. No tutaj ta sytuacja, o której mówisz, którą widzieliśmy wszyscy dobrze wczoraj, jakby daje kłam temu wszystkiemu, a Christian Wood jest gotowy na to i dzisiaj chociażby my w naszym podcaście mówimy o tym, czy te numerki zasługiwałyby na to, żeby być All-Starem, a to już jest naprawdę wąskie grono samej śmietanki bieżącego sezonu NBA, tak więc niech kariera Christiana Wooda się rozwija w najlepszym kierunku. Zobaczymy, czym to się skończy. Mam nadzieję, że też czymś naprawdę spektakularnym. Tomek, powiedz mi, bo tak wszystkie tematy główne zaplanowane już zostały poruszone, powiedz mi tak na koniec, co byś jeszcze chciał powiedzieć od siebie, na co chciałbyś zwrócić uwagę, co chciałbyś jeszcze skomentować? Mateusz, no dzisiaj dwa razy wspomniałeś w bardzo pozytywnym aspekcie pewien zespół, o którym nie powiedzieliśmy w sumie ani słowa, bo najpierw powiedziałeś o Philadelphia 76ers, po tego, tak. że dorównali Phoenix Suns bilansem, a potem jak mówiliśmy Orlando Magic, że powiedzieliśmy, że to właśnie Philly było autorem pierwszej porażki Orlando,
Ja bym ogólnie na chwilę się skoncentrował chwileczkę, bo oni mają 4 zwycięstwa z rzędu, czyli perfekcyjny tydzień za nimi. Seth Curry grający naprawdę w tej nowej roli bardzo fajne mecze. Ben Simmons z triple-double w ostatnim meczu. No i Joel Embiid grający na poziomie 25 punktów i 12 zbiórek. Według mnie główny kandydat na gracza tygodnia w swojej konferencji. Jestem ciekawy, czy się ze mną zgodzisz, czy masz jakąś inną kandydaturę. Znaczy, powiem tobie szczerze, że nie oglądałem spotkań w Filadelfii. Jedyne to, co rzuciło mi się w oczy, no to jest fakt, że widziałem gdzieś screena z któregoś ze spotkań, że Philadelphia 76ers ustawia w niektórych swoich playbookach, w niektórych zagraniach z playbooka podwójne post-upy. I to jest coś, czego dawno w lidze NBA nie widzieliśmy. Że z jednej i z drugiej strony. Tak, że dwóch zawodników, chyba Joel Embiid i Ben Simmons, o ile dobrze pamiętam. No, już wcześniej były próby ustawiania Bena Simmonsa bliżej kosza. W ogóle Ben Simmons w ogóle trafił kolejną trójkę, też trzeba na to zwrócić Tak, uwagę. przeciwko Orlando Magic. Tak, Właśnie. więc dzieją się naprawdę szalone rzeczy. Świąteczne, noworoczne akcje jeszcze się dzieją. Magia tutaj się cały czas pojawia. Ale już naprawdę, mówiąc na poważnie, Tobias Harris, Ben Simmons i Joel Embiid to jest takie może bardzo not so big three. Jak to niektórzy też nazwali w komentarzach innych portali. Ale w tym wszystkim, w tej całej układance nowego trenera Doc Riversa zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. Tak jak powiedziałem, Shake Milton też robi swoje dobre minuty. Tyrese Maxey, tak jak o tym mówiliśmy, jest to zawodnik, który na pewno wniesie coś konkretnego do zespołu. Więc na razie mamy w Philadelphia 76ers z dużym plusem i chciałbym naprawdę, żeby też tutaj to zostało jak najdłużej, no bo wiemy, że Philly też ma swoje miejsce w górnej ósemce konferencji zaznaczonej. Tutaj ten zespół powinien też się tutaj na koniec sezonu znaleźć. No ale i Seth Curry odnalazł się jednak bardzo dobrze w nowej drużynie, no bo na chwilę obecną można powiedzieć, że ku zdziwieniu pewnie wielu osób jest trzecią siłą ofensywną drużyny. Notuje średnio 16,2 punkta na mecz. Tuż przed nim 18,8 punkta ma Tobias Harris. Więc powiem tobie, że chyba aż tak dobrego wejścia Setha Curry'ego nie spodziewałem się. Również zwróciłeś uwagę na Shake'a Miltona, który już teraz wygląda dobrze, a na pewno może poprawić rzuty z dystansu, bo na razie to jest niecałe 30%. Jeżeli w tym aspekcie jeszcze trochę się podciągnie, no to naprawdę może być to, tak jak ty zresztą wytypowałeś go do kandydata do miana Sixmana. Jeżeli jeszcze trochę pod tym aspektem się podciągnie, to może to być naprawdę mocna i konkretna No niestety kandydatura. zaliczył dwa takie, w cudzysłowie mówiąc, babole chyba w meczu numer 2 i numer 3, gdzie naprawdę wyglądało to bardzo kiepsko i trochę jego notowania spadły, ale teraz powoli zaczyna się rozkręcać i znowu zaczyna wchodzić na ten wyższy poziom. No, mówię, no to początek sezonu jest tak specyficznym czasem, że tak naprawdę dzisiaj mówimy o jednych drużynach jako wyglądających bardzo dobrze, natomiast za tydzień już możemy mówić, że Orlando Magic na przykład przegrali 4 spotkania z rzędu i będą po drugiej A że stronie. Nuggets na przykład mają jakąś szaloną serię i Tak, wracają do i gry, nie? te drużyny będą zupełnie po drugiej stronie. Tak naprawdę, no te nasze początkowo sezonowe przewidywania, komentarze można porównać do wyrywania z środku sezonu serii 5 spotkań i wyciągania wniosków na tej podstawie. Oczywiście jakieś bardziej ogólne i szersze wnioski i obserwacje można powiedzieć a propos poszczególnych zawodników, ale podejrzewam, że z biegiem czasu, im bliżej końca sezonu, środka sezonu, tym te wszystkie bilanse będą się wyrównywać i tych zaskoczeń jednak będzie coraz mniej, bo tak jak zwróciliśmy uwagę już na początku sezonu, krótki off-season, a dla niektórych za długi off-season, zależy z perspektywy, której drużyny tak naprawdę patrzymy, ale pewnie ani jedno wyjście, ani drugie nie jest tym Nie optymalnym było tego złotego rozwiązaniem. środka, niestety. Więc no tak jak mówię, no dopiero im dalej w las, tym bardziej te statystyki i te bilanse drużyn będą bardziej wiarygodne i będzie można wyciągać naprawdę jakieś konkretne wnioski. Bo ty chociażby przykład nasz własny przykład. Zeszłotygodniowy podcast nazwaliśmy w Nowym Jorku tylko Brooklyn. To było takie. My dobrze, doskonale wiedzieliśmy, że to będzie dość prowokacyjne i jakby z tym się pogodziliśmy. To nie miało w żaden sposób uderzać w Nowy Jork, miało to być humorystyczne. I również nie ukrywamy, miało zaciekawić to was, abyście obejrzeli ten podcast.
A okazało się, że Tom Thibodeau przeczytał ten nagłówek i zmobilizował Tak, zawodników. no i dzisiaj rozmawiamy tydzień później, no i New York Knicks mają taki sam bilans jak Brooklyn Nets, których zresztą tydzień temu tak bardzo chwaliliśmy. Natomiast w tym tygodniu wydarzyła się kontuzja Spencera Dinwiddie. Nie ma już tak dobrego Sixmana, no i notowania drużyny poleciały w dół. I to jest właśnie chociażby jeden z tych aspektów, o których mówiliśmy, że kontuzje również będą wypaczały rezultaty w tym sezonie. I nieobecność Spencera Dinwiddie naprawdę moim zdaniem mocno pokrzyżowała chociażby plany Brooklyn Nets, ale ty Tomek pewnie też jesteś bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu, bo jak na razie powrót Kevina Duranta, Kyriego Irvinga i Johna Walla na pewno to są te punkty, które sprawiają nam ogromną przyjemność, bo ci zawodnicy wracając po urazach, Durant i Wall to doskonale wiemy, że były to ciężkie i długie urazy, bardzo długo nie widzieliśmy ich na parkietach NBA, natomiast Tak, i teraz mnóstwo wróci. znaków zapytania, że nie wiesz, czy to będzie powrót do formy sprzed urazu, czy to będzie naprawdę jakaś, nie wiem, 80-70%, a widać naprawdę, że zawodnicy bardzo solidnie przepracowali okresy rekonwalescencji i naprawdę widzimy ich w ich pełni jakby w najlepszej, może nie w najlepszej możliwej formie, ale w takiej topowej, gdzie naprawdę decydują o obliczach swoich zespołów. Dokładnie. Tomek, na dzisiaj chyba Ale omówiliśmy. poczekaj, jeszcze wiesz co, Tak? jeszcze jeden mam wątek. Jeszcze Jasne. jeden wątek, bo chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Mówiliśmy o tym, co Shaq powiedział, ale nie, jeszcze o tym, co Shaq powiedział na temat Rudy'ego Goberta, pewnie będzie w jakimś W innej poście, grafice, tak. ale jeszcze bym powiedział o tym, co powiedział Damian Lillard na temat Stepha Curry'ego. Ale to powiem tobie, że widziałem bardzo wiele statystyk prostujących. Nie wiem, czy również tobie się rzuciło to w oczy. Prostujących jakby słowa Damiana Lillarda, że no to, co on powiedział, to nie do końca jest tak powiązane z rzeczywistością, bo jednak tutaj osoby, które są bardzo obeznane w statystykach, czy to na Twitterze, czy na Facebooku, widziałem screeny, które przedstawiały jakby jak blisko jest kryty Stephen Curry w momencie oddawania rzutów. I powiem tobie, że to wcale nie ma jakiejś dużej różnicy w porównaniu chociażby z sezonem 15-16 do tego sezonu. Że ten stopień krycia Stepha Curry'ego i ilość rzutów oddawanych, kiedy jest kryty blisko, a kiedy jest wide open czy open, jest bardzo podobna do tego, jak to wyglądało 4 lata temu. Wiesz co, ja nawet nie chcę bardziej za bardzo nawiązywać do tego motywu, ale bardziej do samej rzeczywistości, że troszeczkę ciężej jednak się rozgrywa sezon, kiedy jest się głównym liderem swojego zespołu, kiedy musisz na swoich własnych barkach przynosić cały ten ciężar, a kiedy masz to rozłożone na innego, czy nawet dwóch innych superherosów do pomocy. Ja nie chcę mówić, że teraz mają się oczy otwierać a propos Stephena Curry'ego, bo wiemy, że to jest zawodnik, który zmienił oblicze całej ligi. Dzięki niemu inaczej zupełnie patrzymy na podkoszowych i przede wszystkim wszyscy zaczęliśmy rzucać za trzy punkty z większą regularnością, kiedy wcześniej nie było to w ogóle wymagane wobec wyższych zawodników. Chciałbym tylko i wyłącznie nawiązać do tego, że te słowa, które Damian Lillard wypowiedział, naprawdę może powiedzieć sobie, może on przynajmniej może powiadać z dumą, bo on akurat z tej roli noszenia swojej organizacji na barkach wiązuje się znakomicie. I tutaj tym bardziej trzeba doceniać to, co robi chociażby Damian Lillard. I właśnie mówiąc to, że to nie jest już tak łatwo, robiąc to w pojedynkę, Znaczy według on mnie wie, o pewnie czym mówi obrazuje na to, co się. pewno. Słucham? On na pewno wie, o czym mówi, no bo Tak, jednak on na pewno wie, o czym mówi. przez wiele lat w Blazers był no tą jedyną taką mocną opcją. Teraz możemy zauważyć, że CJ McCollum przynajmniej na początku tego sezonu również notuje bardzo widoczny wzrost swoich notowań. O tak Tak, i może. ogólnie to, co mówiliśmy na początku, głębia składu Portland Trail Blazers pozwala nam nawet myśleć o tym, że oni mogą jakiś szalony sukces w tym sezonie zrobić. No niestety też tutaj się przytrafiła kontuzja Zacha Collinsa. I jego również przez jakiś dłuższy czas pewnie w grze nie Rodney zobaczymy. Hood też ma problemy Tak, ale poważne. wracając, chciałem jeszcze tylko do Golden State Warriors. Zobacz, jednak Curry nie ma Klaya Thompsona, kontuzja. Kevin Durant jest już w Brooklyn Nets. James Wiseman, który na początku sezonu wyglądał bardzo dobrze, teraz nabawił się również urazu. Kelly Oubre Jr. to też jest bardzo ciekawa rzecz. No, nie może znaleźć tej swojej dyspozycji, bo pamiętaj, że to jest gość, który w zeszłym sezonie notował ponad 18 punktów przy 30 chyba, tutaj gdzieś mam wynotowane, już To były sprawdzę. rekordy kariery w każdym razie, jeśli chodzi o ofensywę. Tak, to było 35% za 3. A teraz ma 4,5, więc jakby o No i to. Draymond Green grający 18 minut, 0 punktów, 0 na 4 z gry.
A czy to, że takie też. Kelly Oubre wróci do swojej dyspozycji albo do wartości bliskich jego optymalnej dyspozycji, to jestem spokojny. Jednak no, być może też miał ciężkie wejście do nowej drużyny. Trochę hejtu się na niego wylało, ale podejrzewam, że z czasem on wróci do tej swojej optymalnej dyspozycji i być może będzie nawet tą drugą, trzecią opcją Golden State Warriors. Podejrzewam, że nie jest to wcale wykluczone, ale zobacz, że James Wiseman, który miał gdzieś tą lukę podkoszową załatać, nabawił się kontuzji, a początek sezonu naprawdę w jego wykonaniu wyglądał bardzo obiecująco i to znowu pokrzyżowało plany Golden State Warriors, więc no, co by nie mówić, no to mają pod górkę. Drugi rok z rzędu Golden State Warriors mają pod górkę. Ponoć mówią, że im bardziej masz pod górkę, tym potem lepiej się zjeżdża. Więc może to się wszystko wyprostuje po powrocie Klaya Thompsona z Jamesem, z Draymondem, z może jeszcze jednym ciekawym pikiem, który nie będzie aż tak bardzo niski. A ty wiem, że cały czas liczysz na no top postawę 10, ale już wiesz co? Warriors a propos... Ciężko, ciężko będzie. No zobaczymy. W każdym bądź razie chciałem tutaj do tego właśnie nawiązać, że zupełnie, że no bo wstawiliśmy na naszej stronie motyw frustracji Stepha Curry'ego. Nie wiem, na ile to jest taka frustracja trochę koloryzowana, czy faktycznie wychodzi z niego taka żółć związana z tym, że nie jest w stanie sobie tego wszystkiego ogarnąć, poukładać. No ale taka jest rzeczywistość lidera i on musi, nie wiem, czy apeluje, żeby jakaś mowa ciała była inna, bo nie ma żadnych informacji z obozu Warriors, że coś o Stefie można złego powiedzieć. Natomiast no, musi przyzwyczaić się do tej nowej rzeczywistości. W zeszłym sezonie był nieobecny, bo przez kontuzję ręki teraz musi jakby być tego częścią i musi też się z tej roli tego lidera zarówno na parkiecie, jak i poza parkietem musi się wywiązać, żeby też nie wpłynęło to na jego legacy, mówiąc o tym, w jaki sposób on się zachował w całej tej układance. Ale to co mówisz, mowa ciała na pewno jest też aspektem, na którym Curry powinien popracować, bo no, nie uważam, żeby pokazywanie swojego rozczarowania, rozgoryczenia, frustracji, jak zwał, tak zwał, działało na korzyść czy drużyny, czy całej organizacji, bo to co my wrzuciliśmy na stronę, to nie jest taki jedyny w tym sezonie obrazek. To samo miało miejsce chociażby po wysokiej porażce przeciwko Brooklyn Nets w pierwszym spotkaniu sezonu. Tam również ta mowa ciała z Curry'ego nie była jakaś optymistyczna, o tak bym może to nazwał. Więc uważam, że jednak Curry powinien to trochę bardziej gdzieś trzymać w sobie, ewentualnie rozładować to w szatni, bo nie wiem, lepiej byłoby pewnie dla drużyny i dla organizacji, gdyby nie pokazywał tego na widoku publicznym. I to dokładnie. Chyba kończąc ten temat i też dzisiaj kończąc nasz podcast, Tomek, dziękuję Tobie bardzo za to, że już który 15 tydzień z rzędu złapaliśmy się w niedzielę? Tak, 15. Dzisiaj jest 15 odcinek. 15 tydzień z rzędu, za tydzień będzie 16. I no mówię, ja się cieszę z tego, że co tydzień możemy sobie spokojnie porozmawiać o koszykówce, możemy się wymienić ja się też cieszę. Swoimi opiniami. To jest chyba najważniejsze, bo jak różnych opinii byśmy nie mieli, czy jak różnych opinii wy byście nie mieli, no to najważniejsze jest to, żeby po prostu o tej koszykówce rozmawiać, żeby zarażać się nawzajem pasją do tej koszykówki i wydaje mi się, że pewna część osób może tego nie łapie, ale warto też jest się uczyć od siebie nawzajem, a nie pokazywać wyższość jednych nad drugimi. Najważniejsze, żeby nawzajem czerpać pasję i rozrywkę z koszykówki i nawzajem się tego uczyć i jeszcze bardziej zarażać się tą pasją. No tak, Mateusz, bo wszyscy jesteśmy w jednym zespole, wszyscy pchamy ten wózek w jedną stronę, a nie, że w 8 różnych, więc to wszyscy razem jedziemy jako jedna ekipa, nie? Dokładnie. Dobra, dzięki Tomek Tobie bardzo i widzimy się za tydzień. Na razie, do zobaczenia. Cześć. Na razie. Elo.